Cześć, witam Was w drugim odcinku poradnika dla osób, które zaczynają swoją przygodę z mszą tradycyjną. To jest drugi odcinek, także jeżeli nie oglądałeś lub nie oglądałeś pierwszego, to zachęcam najpierw do obejrzenia pierwszego. I jeżeli interesuje Cię ta seria, to na starcie już zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. I żeby zbytnio nie przedłużać, od razu przejdę do drugiego pytania. Czy podczas tradycyjnej liturgii istnieje obowiązek przyjmowania jakichś postaw lub konkretnych zachowań? No to jest takie drugie podstawowe pytanie, które prawdopodobnie pojawia się w Waszych głowach, jak po raz pierwszy idziecie na mszę tradycyjną. To pytanie bardzo często pojawia się dlatego, tak jak mówiłem też w pierwszym odcinku, że macie pewne nawyki z nowej mszy, które próbujecie przenieść na mszę tradycyjną. A pamiętajmy, że msza tradycyjna ma troszeczkę inną strukturę i sprawowanie liturgii w mszy tradycyjnej jest domeną wyłącznie kapłana i służby liturgicznej, która go wspomaga. Dlatego wszystkie przepisy liturgiczne dotyczą jedynie kapłana i służby ołtarza. Także nie ma żadnego przepisu, ani jednego, który mówiłby o zachowaniu wiernych w trakcie mszy świętej. Jeżeli chodzi o przyjmowanie samych postaw, no to nie ma tam przepisów, tak jak mówię, także teoretycznie możemy przyjmować dowolne postawy i teoretycznie nie ma w tym żadnego problemu. Natomiast pamiętajmy, że postawy, jakie przyjmujemy w trakcie mszy świętej, powinny odzwierciedlać nasze wewnętrzne nastawienie. To jest to, o czym mówiłem w pierwszym odcinku, czyli o wewnętrznym nastawieniu, które jest ważniejsze niż ta zewnętrzność, ale zewnętrzność powinna wynikać z wnętrza. Czyli nie powinniśmy iść na mszę świętą z założeniem, że mechanicznie będziemy przyjmować jakieś tam postawy, tylko te postawy powinny wynikać z naszej wiary. I jeżeli chodzi o same postawy podczas mszy świętej, to tak jak mówię, nie mówimy o przepisach, czyli o konieczności wykonywania jakichś postaw. Mówimy jedynie o tym, co wypada w danym momencie mszy świętej robić. I to jest bardzo istotne. Podczas nowej mszy te postawy są bardzo ściśle określone i wszyscy je przyjmują i pewne gesty są bardzo ściśle określone dla wiernych. Tutaj jest to bardziej umowne i czasami w pewnych miejscach kapłani radzą przyjąć jakąś konkretną postawę w danym miejscu dla zachowania takiej właśnie jedności. Natomiast nie ma żadnego obowiązku przyjmowania jakichkolwiek postaw w jakimkolwiek momencie mszy świętej. Tak jak mówię, wszystko się rozbija tylko o to, co wypada w danym momencie. Oczywiście, jeżeli jesteśmy prawidłowo ukształtowanymi katolikami, to wiemy, że na przykład w pewnych momentach mszy świętej nie wypada siedzieć, ale o tym za chwilę powiem szerzej. I teraz, jakie konkretnie postawy należy przyjmować w mszy świętej? Oczywiście, tak jak mówię, najważniejsze jest to, żebyśmy przeżywali mszę świętą wewnętrznie, a postawy, jakie przyjmujemy, wynikały z naszego wnętrza. Tutaj możemy w dowolnym momencie mszy świętej tak naprawdę przyjąć dowolną postawę, ale właśnie pytanie, co wypada? I to jest to pytanie, na które teraz postaram się odpowiedzieć. I teraz, jeżeli jesteśmy na mszy śpiewanej, bo taką omówię, na mszy cichej najczęściej po prostu cały czas klęczymy, ponieważ msza cicha to jest msza, którą kapłan w całości odprawia po cichu przy ołtarzu i najlepszą postawą jest podczas tej mszy jest albo postawa adoracji i odmawianie na przykład różańca, żeby połączyć swoją ofiarę z ofiarą, którą kapłan składa, lub kiedyś było też taką tradycją, że w trakcie mszy cichej osoby zbierające się w kościele śpiewały pieśni nabożne w trakcie mszy, a kapłan odprawiał mszę przy ołtarzu. To też jest postawa, którą można jak najbardziej przyjąć. Wtedy w trakcie śpiewania najczęściej po prostu stoimy. Natomiast no tutaj jakby nie ma reguły, możemy też klęczeć. Także tutaj dowolna postawa, ale w trakcie mszy cichej, jeżeli ją adorujemy w całości po cichu, no to polecałbym klęczeć przez całą mszę świętą. Natomiast skupmy się teraz na mszy śpiewanej i mszy uroczystej. To są msze, które powinny najczęściej być odprawiane publicznie i pewnie na taką mszę najczęściej traficie, jak pójdziecie na mszę świętą po raz pierwszy w niedzielę. I jakie postawy wypada przyjąć? W momencie, kiedy kapłan podchodzi do stopni ołtarza i wykonuje znak krzyża, ministranci klękają, no i my też powinniśmy klęknąć. To oczywiście tutaj, tak jak mówię, i jest to zasada dotycząca wszystkich postaw, o których będę mówił, nie ma obowiązku klęczenia, nie ma przepisu, który zmusza Was do klęczenia, tylko mówię, co wypada. Czyli w momencie, kiedy kapłan robi znak krzyża, zaczyna odmawiać modlitwy u stopni ołtarza, najlepszą postawą, moim zdaniem, jest postawa klęcząca, ponieważ jest to element pokutny mszy świętej. Tam kapłan odmawia spowiedź powszechną, później ministrant odmawia spowiedź powszechną w imieniu ludu i kapłan udziela rozgrzeszenia z grzechów lekkich, także tutaj jest taki moment, kiedy zdecydowanie wypada klęczeć. I w trakcie odmawiania modlitw u stopni ołtarza chór najczęściej śpiewa introit. Po introicie chór śpiewa Kyrie, czyli Panie zmiłuj się. To jest moment, w którym są różne szkoły. Jedni wolą w tym momencie stać, inni wolą klęczeć. Ja osobiście jestem zwolennikiem klęczenia, ponieważ jest to jednak wołanie o zmiłowanie, a logika podpowiada, że jeżeli Pana Boga wołam o zmiłowanie, to nie wstaję, tylko klęczę, żeby się uniżyć przed Nim. Także moim zdaniem w momencie Kyrie najbardziej odpowiednią postawą jest klęczenie, natomiast dużo osób pewnie też będzie stało. Stanie wynika głównie z tego, że jak w XX wieku wprowadzono aktywny udział wiernych we mszy świętej i wierni zaczęli śpiewać, to był pierwszy krok na drodze 20-wiecznych reform, to było właśnie wprowadzenie aktywnego udziału wiernych, to pamiętajcie, że taką zasadą rzymską jest to, że jak śpiewamy, to nie klęczymy. Jak śpiewamy, to zawsze stoimy, czyli wierni zaczęli wstawać na Kyrie, żeby właśnie je śpiewać na stojąco. Natomiast jeżeli chcemy mszę świętą przeżywać wewnętrznie i niekoniecznie chcemy uczestniczyć w ten sposób aktywny w niej, tak jak w XX wieku zostało to wprowadzone,
No to oczywiście dobrą postawą będzie tutaj postawa klęcząca. Ona na sposób zewnętrzny wyraża te słowa, które w tym momencie chór śpiewa, czyli Panie zmiłuj się. Dalej jest gloria, jeżeli jest przepisana na dany dzień i podczas glorii stoimy. Później kapłan odczytuje modlitwę i w tym czasie też stoimy. Później jest lekcja, czyli najczęściej to jest po prostu czytanie z listów apostolskich i w tym momencie siedzimy. I siedzimy aż do momentu, kiedy kapłan zaczyna śpiewać Ewangelię. W momencie, kiedy zaczyna się Ewangelia, no to oczywiście wstajemy i podczas Ewangelii z szacunku dla Słowa Bożego stoimy. I po Ewangelii bardzo często jest kazanie. Kazanie nie jest częścią mszy świętej, więc w trakcie kazania możemy siedzieć. I po kazaniu, jeżeli to jest niedziela, no to będziemy mieć credo, czyli wyznanie wiary. W trakcie credo stoimy i klękamy w jednym momencie. Klękamy w momencie, w którym wyznajemy tajemnicę wcielenia. Czyli na słowa et incarnatus est te spiritu sancto ex Maria Virgine et homo factus est. W tym momencie na chwilę klękamy, później wstajemy i stoimy do końca credo. Po credo mamy ofertorium, czyli ofiarowanie. Kapłan składa wtedy dary ofiarne. My możemy w tym czasie siedzieć. To jest taka najczęściej przyjmowana postawa. Po ofiarowaniu kapłan rozpoczyna dialog przed prefacją i na ten dialog wstajemy. I później już stoimy przez całą prefację i w momencie, kiedy chór zaczyna śpiewać Sanctus, czyli śpiew święty, święty, no to najwłaściwszą postawą jest klęczenie. A dlaczego? Dlatego, że w trakcie śpiewu Sanctus kapłan odmawia tę modlitwę po cichu i następnie zaczyna już odmawiać kanon rzymski. A kanon rzymski to jest właśnie to serce mszy, w trakcie którego Pan Jezus wstępuje na ołtarz. I takim ogólnie przyjętym zwyczajem w trakcie mszy tradycyjnej jest to, że w trakcie całego kanonu klęczymy. Jak chór już skończy ten śpiew Sanctus, no to nastaje cisza i w trakcie tej ciszy kapłan przy ołtarzu po cichu odmawia kanon rzymski i w momencie, kiedy on się nachyli nad ołtarzem, no to następuje przeistoczenie najpierw chleba w ciało pańskie, a później wina w krew pańską. I to jest moment, w którym każdy katolik powinien klęczyć. I to już wynika z samych dogmatów naszej wiary, ponieważ to jest moment, w którym Pan Jezus wstępuje na ołtarz. Więc w tym momencie staje się fizycznie obecny pośród nas i prawidłowo ukształtowane wnętrze katolika powinno mu podpowiedzieć, że to jest moment, w którym wypada klęknąć. Dlatego w tym momencie klęczymy i to jest zasada, która jest wszędzie wspólna. Oczywiście jak nie klękniesz, bo masz chore kolano czy z jakiegoś innego powodu, no to nic wielkiego się nie stanie, bo tak jak mówię, przepisy nie mówią o tym, że trzeba klęczeć, ale to wynika z naszej wiary, z dogmatów naszej wiary, że to jest taki moment, w którym każdemu wypada klęknąć. Dalej kapłan kontynuuje kanon mszy świętej i w momencie, kiedy go zakończy, odmawia modlitwę Ojcze Nasz, czyli Paternoster po łacinie i w tym momencie najczęściej wstajemy i podczas tej modlitwy stoimy, później kapłan przekazuje nam znak pokoju po chwili i następnie mamy Agnus Dei, czyli śpiew Baranku Boży i tutaj postawą, jaką polecałbym przyjąć jest postawa klęcząca po raz kolejny i dalej już po prostu klęczymy, później kapłan udziela komunii świętej, jeżeli jest udzielana wiernym. I oczywiście komunię świętą podczas mszy tradycyjnej przyjmujemy tylko i wyłącznie w pozycji klęczącej i do ust. I to znowu wynika z dogmatów naszej wiary, ponieważ wiemy, że w komunii świętej jest sam Pan Jezus, a najbardziej właściwą postawą przy fizycznie obecnym Panu Jezusie jest postawa klęcząca, zwłaszcza w momencie, w którym go przyjmujemy. To jest postawa, w której okazujemy Panu Jezusowi swój szacunek do Niego. I po komunii świętej wstajemy i potem jak wrócimy do ławki, no to oczywiście najbardziej odpowiednią postawą jest dalej postawa klęcząca, ponieważ Pan Jezus jest cały czas obecny fizycznie. W momencie, w którym kapłan zamknie tabernakulum, wtedy ministrant dzwoni dzwonkiem i to jest moment, w którym możemy sobie usiąść. Następnie kapłan odśpiewa modlitwę i w trakcie tej modlitwy stoimy. Później kapłan nas pobłogosławi i błogosławieństwo kapłańskie tradycyjnie przyjmujemy zawsze na klęcząco, dlatego na błogosławieństwo klękamy. I później kapłan przychodzi na lewą stronę ołtarza i po cichu odczytuje ostatnią Ewangelię, czyli tak zwany prolog janowy. I w trakcie czytania Ewangelii właśnie z szacunku do Słowa Bożego powinniśmy stać. I tylko w momencie, w którym kapłan czyta słowa, a słowo stało się ciałem, klękamy na jedno kolano. Oczywiście my tego nie słyszymy, ale kapłan wtedy też przyklęka i wtedy wypada przyklęknąć. I później kończy się msza święta, kapłan wychodzi, my możemy się pomodlić po mszy świętej, no i mamy tak naprawdę mszę świętą zakończoną. I tak jak mówię, powtarzam jeszcze raz, pozycje, o których mówiłem, są pozycjami proponowanymi przeze mnie. Nie ma żadnego przepisu, który reguluje to, jakie pozycje macie przyjmować w trakcie mszy świętej. To, że będziecie stać w jakimś momencie mszy świętej, a ktoś inny będzie klęczał, to nie znaczy, że zaliczyliście wpadkę i jest coś źle. I nikt nie powinien wam na to zwracać uwagi, ponieważ nie ma żadnych ustalonych postaw odgórnie, które
są obowiązkowe dla wiernych, a postawy, jakie przyjmujecie, powinny wynikać z waszej wiary, a te, które ja wam zaproponowałem, no to są tylko, tak jak mówię, proponowane postawy, które ja przyjmuję w trakcie mszy świętej, bo uważam, że tak właśnie wypada. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten drugi odcinek. Jeżeli ci się spodobał, no to zostaw pod nim łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, żebyś był lub była na bieżąco z kolejnymi filmami tej serii, a także zachęcam do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku Okiem Tradycjonalisty, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. I to tyle w tym dzisiejszym odcinku. Wkrótce pojawi się kolejny, także dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Czołem!